Witajcie. Nie jestem żaden Anon, tylko Wojtuś i nie przyszedłem na tę grupę, by wam pisać niestworzone historie, co to nie zrobiłem i jak to nie zesrałem się w gacie, hehe. Więc jeśli liczyliście na braci Pierdolec czy coś w tym stylu, to przewincie dalej. Jest to historia mojego dziadka, który przebywał w obozie koncentracyjnym. Postanowiłem poszerzyć świadomość Polaków siedzących całe życie przed kompem, mającym za nic przelaną krew naszych przodków. Mój dziadek Olgierd trafił do Auschwitz w 1940 roku na rozkaz Heinricha Himmlera. Słyszeliście pewnie historię o tym, jak traktowano ludzi przebywających tam. Zapraszano do prysznica, osoby, które nie widziały w kurwę czasu wody, kładziono mydełka, następnie gazowano. Mój dziadek o tyle miał szczęście w nieszczęściu, że był pod kierownictwem niejakich Wolfganga i Freitaga, a dlatego szczęście, że te chore pojeby, zamiast po prostu zagazowywać jak reszta, urządzali więźniom jakieś igrzyska śmierci. Tak, stąd wzięła się nazwa filmu, swoją drogą nakręconego przez nazistów, ale o tym pewnie też nie macie pojęcia. Polegało to na tym, że więźniowie wykonywali różne zadania konkursowe, na przykład kto szybciej zje własne gówno, czy kto pierwszy odgryzie sobie palca i tak dalej. Stawką w takich igrzyskach było najczęściej przeżycie, czasem butelka wody czy jakiś smakołyk. Raz tym smakołykiem miała być czekolada. Kurwa, czekolada. Wiecie, jaki to był kiedyś rarytas? Nawet naziści mieli problem, żeby ją dostać, a to dopiero pomiatani przez nich więźniowie. Wyznaczonych zostało 16 osób, w tym mój dziadek. Podzieleni zostali oni na 4 zespoły po 4 osoby. Dziadunia został przydzielony do drużyny z Pawłem, Antonim oraz Łukaszem. Zadanie było następujące. Drużyny miały przejść przez Las Zagłady, w którym w to w korytarzach obstawianych przez strażników były przeróżne pułapki, niebezpieczeństwa, zwierzęta. Drużyny zostały puszczone z 4 różnych stron. Miały dotrzeć do wieży, odebrać stojący tam totem i wrócić. Kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie chwyty dozwolone. Wygrana drużyna wygrywa czekoladę i życie, a przegrani na stracenie. Wyruszyli. Na początek spotkali stado wilków. Mój dziadek był kozakiem. Nie wiem, jak dał się złapać w ogóle do tego obozu, więc bez problemu ich rozjebał. Następnie biegli dalej. Strażnicy widocznie zaskoczeni, że jest ktoś tak sprawny jak Olgierd. Potem wszyscy zatrzymali się przez hałas otaczający ich z dokoła. Z krzaków wyłoniły się węże. Cała czwórka stanęła z nimi do walki, ale głównie mój dziadek powiązał z nich supły, a reszta lamusów nawet nie wiedziała, jak podejść. Łukasz został ukąszony, robił się już siny. Czuł, że to jego ostatnie chwile, to musiały być kobry, ale dziadek utrzymuje, że to za skrońce. Dziadunia, zamiast go zostawić i biec dalej po totem, nakazał drużynie, żeby zaczekać. Sam odessał jad, podał jakiś zielarski opatrunek i Łukasz, nowonarodzony, pobiegł dalej. Następnie po drodze strzelali do nich snajperzy, walczyli z jedną z napotkanych drużyn. Bez większych przeszkód nawet Orochimaru uznał wyższość jutsu mojego dziadka. Dotarli do wieży, na szczycie której był totem. Byli pierwsi, wracali już do obozu, tyle że inną drogą, bo się zgubili. Z daleka było już widać metę, aż tu nagle Paweł wpadł w zasadzkę. Wpadł w 10-metrowy dół. Wołał i błagał o pomoc, a z daleka nadbiegała inna drużyna, pędząca po totem. W dodatku jebańce mieli katany w dłoni. Mój dziadek najpierw wyciągnął Pawła z dziury za jego kitę, choć ten nie mógł chodzić. Wziął więc jego na barana i doniósł do końca. Dzięki temu na szczęście wrócili pierwsi, a grupę biegnącą za nimi rozstrzelano. Wszyscy byli w wielkiej euforii i nosili na rękach mojego dziadka. Na takim podejście, gdzie zazwyczaj stał Wolfgang i Freitag, widać było wielką tablicę czekolady. Uzgodnili więc, że podzielą się każdy na równą część. Dziadek, mimo że był twardym facetem, na ten widok się wzruszył. Dlatego, że przy fabryce czekolady oświadczył się kiedyś babci oraz dlatego, że od 2 tygodni jadł tylko własne odchody. Cała czwórka miała się iść umyć. Paweł i Łukasz wyszli spod prysznica wcześniej, za to Olgierd i Antoni delektowali się wodą i czekali na moment, aż zatopią usta w brązowej rozkoszy. Niestety, wychodząc spod prysznica, dziadek zobaczył Pawła i Łukasza na podejście, którzy zjadali ostatni kawałek czekolady, śpiewając przy tym: gdy widzę słodycze, to kwiczę, a oczy mi świecą jak znicze. Potem przez to, że dziadek chciał ich zajebać, Freitag zwolnił Pawła i Łukasza z obozu, by nie tworzyć nerwowej atmosfery. Bracia Pierdolec, jak ja ich kurwa nienawidzę!